dzisiaj mamy pierwsze wrażenia. Z Elikium Online w tej sexy grze jest aż 5 klas. Zacznij wciągać gaz. Szumi w głowie, tracę wzrok. Proszę otuć mnie. Zaraz padnę na głowę. Wyłącz w końcu grę. Mam już dosyć, wywal to. Wiem, że gram w gówno. O, krawica ma. Zaczyna nawalać. Mam już dosyć, uduś mnie. Bo tego nie zdzierżę. Nie trać czasu, nie graj w to. Elikium, zasubskrybuj nas. Zasubskrybuj nas, Rektiv Gameplay. Tu Hasałe, Jardy z Rektiv 13. I dzisiaj mamy dla was pierwsze wrażenia z Elikium. To są pierwsze wrażenia, nie żadna tam recenzja, więc jak chcecie się coś dowiedzieć o tej grze, to najlepiej sobie poczytajcie online gdzieś tam. Bo się dużo nie dowiecie. Google. Więc weź, tak. Pokaż postaci. W tej grze mamy do wyboru dwie frakcje. Orzesz ty mój. Mamy... Zobacz ile się zmienia, czekaj, zmieni jeszcze raz. Fantastycznie. Bo ta gra czemu... to gówno. Ale powiedziałem to trochę za szybko. Bo musimy najpierw znaleźć pozytywne cechy. Dawaj szybciej, bo kurde, szybciej powiedziałem. Powiedziałem szybciej, bo nie jestem napojony organizującym. No, dobra, no to mamy dwie klasy, raz, nie, to są rasy. To są frakcje. No to pokaż po kolei te klasy, niech ten. No, ja szukam pozytywów co jeszcze, więc też pokazuj. No więc tak, mamy w tej grze aż całe 5 klas. Fantastycznie, do wyboru mamy 5 klas. Jest to warrior, hunter, druid, mage, fichter. I tak. Ale do wyboru oczywiście wiadomo, nie? Tam raz te płcie, ale płcie nie, ale ma topór, ale masz wielkie topór. Więc mamy tak, wariora, huntera. Jaka animacja w ogóle. I ta mi przypomina Nahama z WoWa, nie? Nocnego elfa, nie wiem czemu. Mamy wtedy druida. Wow, on jest taki męski. Tak. Nic komuś nic nie kojarzy pewnie, nie? Druid, nie? WoW, nie? Nic? No dobrze. Nie, no co ty, no to mamy laskę, macycki, czyli wszystko jest dobrze. Weź, szybciej tę animację. I magę. I mamy magę. I ma... no leć. Ale wiesz, ja ci muszę powiedzieć, te klasy są takie unikalne, no w żadnej grze nie ma takich. I teraz, słuchajcie, teraz jest dobra rzecz. Jak po kolei zmieniam te klasy, nie mogę wziąć tej piątej, nie? Ale spokojnie dam radę. Teraz już mam. On może być tylko męski ten ostatni. Ostatni jest i ogólnie w tym momencie Blizzard się spóźnił. Bo inna gra była szybsza i wypuściła pandę. Pandarium, czy jak tam? Pandę. No, i do tego on jest monkiem. Zaraz tym gdzieś powinien być. Opisz, daj mi ten opisz. Ja chcę opisz. Jeszcze raz po prostu zmieni z powrotem na niego to będzie. Nie chcę animacji, proszę cię, nie rób mi tak. Bądź męski. Bądź męski. Mężczyzną. Ta gra jest jakaś opóźniona, nie wiem. Klikasz, a ona dopiero po czasie. Zaczął się przejść. Monk. No. I monk. Nie ma to jak po prostu wziąć na hama. Nie wiem, czy oni to przez przypadek było, czy to specjalnie wzięli klasę pandę i jeszcze tym bardziej monka w dodatku. Czy to ten. Ale dobra. To tak wygląda. To wejdź mi do gry. To tak wygląda tworzenie postaci. To jest wszystko. Ile twarzy, ile włosów, ile emocji. Zobacz, tu wszystko w tej grze jest po prostu. Wszystko co chcesz możesz zrobić, nie? Wiesz, zobacz. Ja ci tak powiem, że ta gra wygląda tak, jak oni by na nią bardzo mało pieniędzy wydali. Co ty nie powiesz. Więc tak, mam tutaj akurat dwie postacie, ale weźmy sobie do gry jedną z nich. Hanu. I co to się bla bla bla, PK, ja mam PK. Unibipedit, to wszystko wiadomo. To się nazywa. To jest przetłumaczony język na koreańsko. No a może to jest jakiś europejski, ty kogo nie znasz? Tak, na pewno. Co my tu mamy? To jest staroangielski. Widzisz, to jest plus. Wejdziesz do gry, od razu ci mówi co się dzieje. Zobacz, mini gra, jakiś tu daily event. To się nazywa informacja. I teraz tak, w tej grze sterowanie jest takie, nie? W USAD. Możesz sobie tutaj sobie klikać po prostu i ci biega, nie? Tak po klatce. A postać biega tak jak w Simsach 1. No, teraz patrzcie, prawo, lewo,
do góry, nie? W dół. Teraz patrzcie. Pod skosem. Na Hama pod skosem, nie? I nie mogę tak, widzicie. Widać, że musi. Musi pokracać. Pokracać i kwadrat, nie? No i mamy tak, i powinno się grać w tą grę. W sumie zauważyłem, że powinno się w tą grę grać od góry, nie? Tak jak teraz robię, bo ta gra wtedy wygląda jak gówno, ale nie wygląda jak rzadkie gówno. A zaraz zobaczcie z bliska. Tak jest gra z bliska wygląda, nie? O, żeż ty mój. Jest, on jest brzydka. Szczególnie w a zaraz walkę, zobaczcie w trakcie walki. Ja. Nie wiesz, co się dzieje. Teraz oddalę sobie. I dalej nie wiesz, co się dzieje. No już bardziej, nie? Już jednak widzisz trochę tego, nie? Ale czyli tak, w tą grę powinno się grać tak, nie? Naprawdę. Tak czy tak w ogóle biegniesz, i teraz drzewa przed tobą się pojawiają. On jest nieśmiały, bo mnie nie bije. Pewnie cycki go tam oszołomiły. I jeśli chodzi o całą grafikę tej gry, to tak. No i to wszystko. A niebo, zobacz ile niebo ma detali. No właśnie mówiłem o niebie teraz. Nie słyszałem cię. No bo właśnie nic tu nie ma. To jest wcień w tekstu. W ogóle nie daje mi obniżyć, bo tak gra jest taki, że jak wjedziesz w dół, nie? Tak myszkę na Hama pchasz w dół, to wtedy ci robi takie przybliżenie i wtedy możesz majtki od dołu patrzeć postacią. Ale wiesz, ta gra wyjdzie w Polsce, nie? I oni mają przetłumaczyć ją na polski podobno. Znaczy, a co? Frog, co? No, dlatego nie wychodzi, to przecież by nie przeszło przez te prawa wszystkie nasze. Jak kiedyś Dragon Ball leciał i potem RTL-a zamknęli, bo... bo to jest potem w ogóle bajki dla dzieci się biją, słyszałem o tym. A za co teraz by była gra i by gacie, bo widać, no i co wtedy by było? Pedofilia! Na pewno. Bijmy dalej. Więc tak, mam w tym momencie akurat dwie umiejętności jakieś tam, co nawet nie wiem co robią, bo nie marnuję czasu czytając co to w ogóle robi. O, jakieś serce, zaraz, serduszko jakieś wiecie, o, śpiek. Dobra, przejdźmy na nasze menu, więc mamy tak, naszą postać, wszystkie nasze rzeczy są ubrane, to akurat ta zbroja co mam, ten kostium pirata, to akurat w parce był, spróbuję go zdjąć, o i tak wyglądałem bez niczego. Córka Halka. Jestem przepiękny, a. Taka przepiękny, a. Dobra, załóżmy ze sprotem. Chociaż to nic w sumie nam nie daje. Dobra, i tak, tu mamy nasze podstawowe informacje, wiadomo. Daj mi to przesunąć. Nie mogę tego przesunąć? Nie mów mi, że nie mogę tego przesunąć. Nie gadaj, nie oczekuj. Możesz ty, niemożliwe. A tu? Dobra, nasze podstawowe informacje. Dobra, lećmy dalej. Nasze ekipunek przez chwilę go włączyłem. Pierwszy plecak, drugi plecak, nic ważnego. Jakiś to tam pieśń, cokolwiek, nie wiem co za rzeczy, ale spróbujmy to ubrać. Nie można, wiesz, nie? Że tak patrzę powiem, na tą grę. Za chwilę, daj mi przejść to do końca. I lecimy dalej. Tu mam nasze umiejętności. Na razie są 4, pewnie będzie więcej w trakcie gry, się domyślam, bo inaczej dołożysz. No będzie jeszcze drugie 4, będzie ich 8, będziesz mieć cały pasek. Patrzcie, masz pasek. Tutaj są nasze. Pasek. No to fajnie. No to cały pasek zapewnić. Ale nie, bo tu masz F-y i pewnie gdzieś możesz sobie włączyć następny. Chyba. Nasze profesje, to aż tak źle z profesjami akurat nie jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10 profesji. Czyli co robić jest, że chyba, że... A jak ty to policzyłeś? Tak na oko, raz, dwa, trzy, cztery, nie właśnie tam to. Widziałeś, kurde. A tu tam nic ciekawego, dobra. No to mam z głowy. Nasze zadania ogólnie wyświetlają się tutaj po prawej stronie i dobre jest to, że kliknę to nam biegnie. To jest takie nowe, to jest takie unikalne. Żadna gra tego jeszcze nie zrobiła. I to jest ogólnie takie, że to jest dla kompletnie dla takich, co się... Dla downów. Co nie potrafią przeczytać sobie kłę. Hej, gdzie mam wiedzieć? Hej, mam kłę w prach. Ale co trzeba zrobić? Ja ogólnie zbyt dużym fanem nie jestem tych trackerów tutaj śmiesznych. Złe to nie jest, nie powiem, bo jak masz zadanie na drugiej końcu mapy... Mogę wyłączyć mapy chociaż w tej grze? Mapa je, to je dobrze. Wiesz, ogólnie, nie? Mapaś, nie mówię, że to jest cała mapa, kurde, świata. No dobra, no to... Świat... Świat jest mały, świat jest brzydki. Dźwięk jest do dupy. Gra jest gówniana. I mamy całe podsumowanie gry. Dobra, za chwilę odbiegamy od tego. Wróćmy do tego trackera tutaj. Dobra rzecz jest taka, że jeśli mamy właśnie dużą mapę, to wtedy... O, teraz mapa to świata. To jest świat, no. Czyli jest... No. Świat jest... Nie jest źle, ujdzie. A i tak jest brzydki. I jeśli chodzi o to, jak mamy gdzieś zadanie na drugim końcu mapy, to nie jest złe, bo klikamy sobie, nasza postać sobie biegnie, a my możemy mieć sobie, nie wiem... No ja to kiedyś mówiłem nawet. No możliwe. I dlatego to może aż takie złe nie jest, ale ogólnie zbytnio fanem nie jestem. Możesz iść zająć się sobą, kiedy twoja postać... W ciemnym pokoju pod kocem. Ale ogólnie fanem nie jestem, no bo to
W tych innych grach na przykład, co my to mamy? Co, do czego porównać? Tery? Może być Tera? Nie, a czekaj, najpierw, który mamy dziś rok? dziś mamy rok 2000 i tam 1 i 2 się gdzieś znajdzie pewnie. 2012, nie? Tak jest. I w 2012 roku wychodzi Eligium, które wygląda... W 2012! Nowoczesna gra robotorska. Nie, czekaj. W 1997 roku wyszła gra Baldur's Gate z paskiem skilli. W 2012 wyszło Eligium z takim samym paskiem skilli. Chodzi nam o ten tutaj pasek, ten pasek umiejętności. No on jest trochę inny, no ale tak czy tak chodzi mi o jego grafikę, że ta gra sprzed... nie chcę dużo, mi się liczyć. Dużo latów. Ma taki mniej więcej jakościowo, graficznie taki sam pasek. Jak gra, która wyszła w 2012. Ogólnie gra... Jak oni mogli taką... Po co oni zrobili tą grę w ogóle? To po co? Zastanów się, ile gier teraz wychodzi, jest ich masa. I ogólnie nawet 5 lat temu wychodziły darmowe gry, które były ładniejsze od tej. No, nie powiem. Perfect World wyszedł, nawet chyba więcej niż 5 lat temu i na pewno jest ładniejszy. No. Od tego. No, bo jest. Ale tak się robi, tak? Oj, przybliżyłem, ale nie miałem tego robić. O, bez sensu, ogólnie rok czy dwa lata temu był na E3 taki gameplay pokazywali, taką super, grafikę miało. A tutaj teraz wyszła taka gra i tak niezbyt. Co oni tam zrobili z tym? Hej, zobaczcie naszego... Ale nie, w ogóle to jest takie trochę... Po co oni się męczą, robią jakiś tam trailer, robią, że ta gra jest taka fajna, że ona ma taką dobrą grafikę, że drzewa się nie pojawiają 5 metrów przed postacią. Po co to robisz w ogóle? A wyjdzie gra, ludzie sprawdzą i tak nie będą grać, bo jak zobaczą takie gówno, to po co? No dokładnie. Ale, no właśnie w ogóle samo to, ta gra jest jakieś, no nie wiem, dokładnie nie powiem wam, kiedy przeszło do tej otwartej bety, bo to jest otwarta beta, teraz, nie? Widać, ile osób gra w tą betę. Dlatego ta gra przeszła właśnie niedawno i tu nie ma kompletnie nikogo. W każdej grze, z tego co ja jak zauważyłem, to zawsze jak gra przechodzi z zamkniętej bety na tą otwartą betę, to przynajmniej gra. Przez pierwszy miesiąc, jak ta gra wyjdzie, to jest tyle tu ludzi, że nie masz żadnego potwora do bicia. A tutaj jest nic. Jedna osoba. Zobaczcie, czwarty poziom mam. Tam gdzieś był sam początek, nie? Czyli tu powinno być pełno ludzi co chwilę przebiegać i nawet jeśli się tu nie biją, to powinni chociaż tutaj biegać, że stworzyli sobie nową postać i idą sobie dalej sobie zobaczyć, nie? Tu jest nic. Czyli że widać, jaka ta gra jest piękna. Ja ogólnie jak zobaczyłem tą grę, to ja powiem wam szczerze, że odzyskałem wiarę w tych, co grają w Metina 2. Nie. Cio, bo nie. Ja muszę to powiedzieć. Nieważne, to za chwilę powiesz swoje. Ci, co grają w Metina 2, to są cudowni ludzie, bo oni grają w grę, która przynajmniej... Ktoś gra. No przynajmniej ktoś gra. Jak grasz w Eligium. Co z tego, że to są 11-latki z podstawówki, to nie jest ale ważne. Grają. Jeśli grasz w Eligium, to już jest poziom taki, że już jesteś nie do odratowania w ogóle. Jak grasz w Metina, masz, nie wiem, 78 poziom albo którykolwiek tam jest, nie wiem, jakiś z tych wyższych poziomów. To jest źle, to jest z tobą tragicznie. Ale kiedy przejdziesz z Metina z 99 poziomu i zaczniesz grać w Eligium, to jest z tobą jeszcze gorzej. No. Poważnie mówię. Ta gra to jest kawał gówna. I to wielkiego. I śmierdzi w dodatku. Poważnie mówię. Znaczy, na pewno znajdzie się w tej grze coś dalej, co może przykuć kogoś uwagę. Ale po pierwszych wrażeniach w tej grze, po pierwszych tych kilku minut, co my tutaj robimy, to ja stwierdzam, że no, naprawdę ta gra... To kupa. W tym momencie, jak robimy tego gameplaya, jest Terra, zamknięta beta. I porównując do zamkniętej bety Terry... Znaczy, to za chwilę powiesz. Nie powinno się porównywać płatnych do darmowych, ale to i tak Ardi zrobi, żeby nie było. A Ardi zawsze robi, tak. Co to porównajmy jest, te lepsze... Porównajmy te gry, które wiemy, że są lepsze, do tych największych gówien, nie? Żeby było, wiesz, żeby był kontrast. No. Mów dalej. I ta Terra jest naprawdę fajna, fajnie się w nią gra. W ogóle jest fajna, jedna z najlepszych gier, jakie ostatnio grałem, powiem ci. I to wiem, jest, bo też w nią grałem. Pokaż tą Podkemany jeszcze raz. Aha, Mana Potion, Restores 180 HP, no tak. Nie będę nic... Nie
Nie powiem więcej. W ogóle jeszcze jedna rzecz jest... A, zaatakowałem, nie miałem tego robić. Za chwilę wam pokażę jedną rzecz jeszcze, porównuj dalej. Wracając do tej Terry, no to jakby ją porównać, nie wiem, myślę, do czego ją porównać, nie wiem, powiedzmy do Mercedesa albo nie, do Lamborghini. Nie, to przepraszam, nie, do samochodów nie porównuj, nie. No bo one chociaż jeżdżą, a tak nawet nie jeździ. No właśnie nie, chciałem do Mercedesa z maluchem, bez kół i silnika. Maluch, nie obrażaj mi malucha. Ale to poczekaj, czekaj, jaki może być gorszy samochód od malucha? Hulajnoga? Do roweru bez kół. No to już było w miarę porównanie. I tak więc Terra to jest Mercedes, a Tagra to jest rower bez kół. No ale poważnie wam mówię, to jest twórcy tej gry, to kimkolwiek jest tam, jak włączysz grę. Kimkolwiek są jacyś tam Koreańcy w Korei. No to normalnie, bo przeszli samych się siebie. Leczyć. Przeszli samych siebie. Szczerze to ta gra wygląda bardziej na projekt studencki niż na grę, no. Która wypuściła jakaś poważna firma. A może oni nie są poważną firmą? No nie, chyba, że to jest projekt jak tak, no to w porządku. To czemu taka poważna firma jak Frogster zdecydowała się wydawać tę grę i nawet ją spolszczyć? Oni chcą ją zrobić kurde, po polsku. Z głową. Idźmy dalej. Więc to nie jest projekt studencki, ani nic takiego. To po prostu... Bardzo możliwe. Przypomniałem sobie, że nie przejechałem dalszych tych zakładek, a to nic ciekawego, drużyna, coś tam i tu możemy jakieś sobie wkładać rzeczy, co pewnie daje nam jakieś silniejsze coś. No, wytłumaczone jak nic, tu wkładamy, będzie silniej. Tu wkładamy. Jak tu wkładasz, to jest dobrze. Wow, co to? Aha. To jest, spójrz. Omplit. To się nazywa pozycjonowanie dobre, nie? Wiesz, nie wiem, bo jak tutaj tak... Pokazujesz ja po ekwipunku, po napisach, po wszystkim. To kompletnie wszystko jest nie tak, jak powinno. Ja rozumiem, że ta gra jest w otwartej becie jeszcze. I to nie jest pełne wypuszczenie tej gry. I oczywiście... Ale teraz jest w close becie. Jest lepsza, wiem, ale ten jeszcze close beta 2. Żeby to było close beta 5 i kurde tamtego. Ale to jest close beta 2 i tak jakby już cała gra praktycznie dobra była, nie? Do grania. No jeszcze ja tam nie zauważyłem nawet błędów w tej terze. Ja tam nie przygadałem się za bardzo, no, ale tutaj to jest jeden na drugi. No ale to też porównywanie płatnych do darmowych to nie to, ale bez przesady. Ale jak wypuszcza się grę w open betę, która ma coś takiego, to krztusisz się tchawicą. I tak nie powinno być. To jest już szczyt w ogóle wszystkiego. Weź daj jakąś darmową grę, Perfect World. Albo Alocy. Ale chodzi mi o Perfect World bez starszy. No dobra. Właśnie w 2006 roku. No. Jest ładniejszy. Ma więcej klas. Ma więcej raz. No. Więcej skilli i... Jest 10 razy lepszy. No, tak. A Perfect World nie jest jakąś tam super grą. Też jest taki trochę. Nie jest zły, jak się do niego pogra. Zależy jak to woli, nie? Ale na pewno jest z tej górnej półki darmowych gier, nie? Perfect World. A tutaj to ta kupa sraki? Nie wiem co powiedzieć, bo mnie aż zatyka, kiedy o tym myślę. Zobacz te zdolności. Kolejna rzecz to jest taka, że... Aha, od samego początku, zobacz, nie? Tutaj są dalej te same... Ja biję praktycznie dalej te same potwory, tyle że mają 7 poziom, nie? Od samego początku gry ja już biłem 4 typy tych samych potworów. Wyglądają identycznie to samo, wszystko co się różni to ich nazwa, nie? No a po co mają robić? Ja już wiem, że się używa te same modele i wszystkie gry tak robią, ale chociaż kolor ich zmieńcie. Przeważnie w grach jest tak, że używają ten sam model, ale chociaż dadzą kolor ich. Ale też nie, że koło siebie są te same modele, no nie, po prostu no. Masz kilka modeli no to jest dokładnie... na pierwszej wyspie, a potem gdzieś tam za 20 level i znowu się powtórzy, ale już nie pamiętasz, że go wcześniej biłeś. No właśnie, bo to jest tak, one są tutaj te potwory, przejdę przez ten most, są znowu, przejdę kawałek tam dalej i są znowu te same potwory. Kompletnie identyczne. Czyli ta gra, fantastyczna gra, polecam każdemu, naprawdę świetnie się w niej bawię. Trzeba być chorym umysłowo. Dlatego jeśli chcesz zobaczyć nasz najnowszy film, jaki zrobiliśmy na naszym głównym kanale, to kliknij gdzieś tutaj, powinien być na ekranie. Polub nas na Facebooku, tam są nasze tam właśnie zdjęcia, różne dodatkowe informacje, w razie by nie było jakiegoś filmu czy coś takiego, to też tam wszystko się znajduje. Więc link jest w opisie, jakbyś chciał zobaczyć tą grę, to link do tej gry też jest w opisie. Nie chcesz jej zobaczyć.
Dlatego wiesz, ja mówię tak, ja wiem, że cię przerywam. Go, powiedz, ostatnia twoja szansa. Ostatnia moja szansa jest taka, że prawdopodobnie za 2 miesiące zamkną tą grę z powodu tego, że nikt w nią nie gra. Cieszę się bardzo. Dlatego jeśli chcesz zobaczyć więcej takich wspaniałych pierwszych wrażeń, to zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia następnym razem.